Dlaczego rozmawiamy dzisiaj o sygnalistach? Myślę, że jest to wbrew pozorom dobry, e, dobry temat na rozmowę w kontekście ochrony danych osobowych. Mamy już w tej chwili piąty projekt ustawy, która ma implementować dyrektywę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Ze względu na przyjęcie się w polskim w społeczeństwie e, pojęcia sygnalista, ustawodawca wpadł na pomysł, żeby zmienić nazwę, z ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa na fajną prostą nazwę ustawa o ochronie sygnalistów. Między innymi, no, nie jest to ostateczny powód zmiany czy wprowadzenia nowego projektu. Dochodzą cztery nowe przedmioty, które, w zakresie których będzie można o tych naruszeniach donosić, czyli zgłaszać te naruszenia. Między innymi, będą one dotyczyły wolności praw człowieka i obywatela, korupcji, handlu ludźmi oraz Prawa pracy. Zatem rozszerzono bardzo bogato, wydaje mi się, ten zakres przedmiotowy. No i oczywiście też ciekawa rzecz, a może warta uwagi, to to, że ponownie tym najważniejszym organem, który będzie przyjmował czy zajmował się zgłoszeniami naruszeń prawa, będzie Rzecznik Praw Obywatelskich, a nie jak było to w poprzednich kilku projektach Państwowa Inspekcja Pracy. Czy zatem sygnalista będzie anonimowy, czy będzie miał prawo do anonimowego zgłaszania naruszenia i czy będzie miał prawo do zachowania tajemnicy swoich danych przed potencjalnymi sprawcami tych naruszeń? Dokładnie tak. Każdy projekt ustawy przewidywał i przewiduje taką ochronę. Oczywiście są to, są, jest to ochrona określona w całym rozdziale. Przeciwdziałanie działaniom odwetowym, ale jeżeli chodzi o samą tą anonimowość, to rzeczywiście jest ona zapewniona w projekcie ustawy, ale nie ma szczegółowego trybu. Czyli założenie jest, że będzie można zgłaszać anonimowo, ale nie do końca wszystkie pojedyncze i poszczególne przepisy jakby na to pozwalają, ponieważ może się okazać, że dany organ odmówi, Procedowania takiego zgłoszenia ze względu właśnie na brak danych sygnalisty. Z drugiej strony, oczywiście przepisy wskazują na pełną ochronę prywatności osoby sygnalisty, czyli zapewniają jego poufność, jego danych osobowych, chyba że sam z nich zrezygnuje. Generalnie, nawet w przypadku, kiedy zrezygnuje z takiej anonimowości. Z takiej, z takiej prywatności, to nadal w momencie, kiedy dane osobowe przekazane by zostały osobom nieupoważnionym, będą wobec tej osoby podejmowane dokładnie takie same środki ochronne, jak w przypadku, gdyby, gdyby, gdyby był sygnalistą, który pozostaje anonimowy. A co jednak, co się stanie, jeżeli te dane sygnalisty zostaną ujawnione? Założenie jest takie, że w przypadku ujawnienia danych osobowych sygnalisty zawsze będzie podległ tej ochronie, o czym przed chwilą mówiłem czyli będzie podlegał ochronie dokładnie takiej samej, gdyby jego dane nie pozostały ujawnione, czy też gdyby był sygnalistą, który zgłasza to naruszenie anonimowo. Natomiast jeżeli chodzi o samo, samo to ujawnienie, to pamiętajmy, że jest jeszcze jedna opcja. Jeżeli dany organ uzna, że w ramach postępowania sądowego czy przygotowawczego te dane osobowe będą musiały być jawne, wtedy, najprościej mówiąc, mimo że będzie, będzie z założenia będą te dane poufne, będą znane tylko osobie, która prowadzi działania następcze. Okaże się, że zostaną ujawnione. Mogą zostać również ujawnione w stosunku do osoby, której zgłoszenie naruszyło, czyli której zgłoszenie dotyczyło, czyli tak naprawdę sprawcy naruszenia, żeby tak źle nie zabrzmiało słowo sprawcy. W celu obrony, obrony tego, tego, tej osoby, która. Doprowadziła do naruszenia tej obrony e, sądowej. Czyli, na przykład, wystąpienia z pozwem przeciwko sygnaliście. E, no i to są oczywiście już takie znowu niuanse, gdzie nie wiadomo, czy e, nie będziemy mieli sytuacji, w której 100% zgłoszeń na prawa będzie zgłaszanych anonimowo. anonimowo. A wtedy, co, sygnalista będzie takim, będzie traktowany jako taki donosiciel? Dokładnie tak. Wydaje mi się, że tak Czy będzie jak go... traktowany poważnie? E, czy będzie poważnie? To zależy. Jeżeli podmiot, który obsługuje osoba, komórka organizacyjna, która obsługuje przyjmowanie naruszeń i późniejsze działania następcze, nie będzie w pełni niezależna i transparentna, wówczas te anonimy będą raz zamiatane pod dywan, raz będą rozpatrywane bardzo szczegółowo, w zależności od tego, do kogo będzie ktoś chciał się przyczepić. No przypomina to głęboką komunę. To donosicielstwo, także jest to. Tak, tylko takie ubrane trochę w władne cywilizowane słowa. Natomiast wątpię, żeby nawet jak większość podmiotów bardzo się z tego cieszy, że nie będzie musiało wdrażać procedur wewnętrznych przyjmowania zgłoszeń, to i tak nikt nie będzie na tyle głupi, żeby nawet skorzystać z tej procedury z zgłaszania, czyli znaczy tej procedury wewnętrznej. Czy od razu będzie ktoś próbował dokonać zgłoszenia zewnętrznego, czyli zgłoszenia albo właśnie do Rzecznika Praw Obywatelskich, albo organu, or, organu, na przykład jednostki samorządu terytorialnego, czy... Wyżej w sposób taki bardziej otwarty, może rzeczywiście tak jest, Dokładnie tak. Wbrew pozorom, jednak lepiej... Dokładnie tak. tak. Czyli inaczej mówiąc, nikt, kto poważnie myśli o skardze, czy widzi jakieś nieprawidłowości, załóżmy w jakiejś placówce światowej, które są popełniane przez dyrekcję, nikt nie zgłosi tego właśnie w formie z zgłoszenia wewnętrznego tylko od razu zgłosi takie naruszenie albo do Rzecznika Praw Obywatelskich, albo dokona zgłoszenia publicznego, bo też taka będzie możliwość. No, ale to już jest na kolejną naszą opowieść, na kolejne nasze spotkanie w kuchni. Czas na kawę. Czas na kawę.